Hej, z tej strony Natalia i witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale, w którym porobimy sobie kilka ciekawych rzeczy. Po pierwsze, pojedziemy do Maca przetestować nową ofertę, bo na TikToku widziałam już mnóstwo osób, które testowały i oceniały dosyć negatywnie te nowości, które się pojawiły. My oczywiście w dzisiejszym odcinku je sprawdzimy, ale ciekawostka jest taka, że jedną z tych rzeczy już jadłam. I co ciekawe, nie w Polsce, ale o co dokładnie chodzi, powiem Wam, jak będziemy w Maczku. Pojedziemy dzisiaj też do galerii kupić kilka rzeczy i kupić jeden gadżet, który odmieni moje życie. Poza tym porobimy jeszcze mnóstwo innych rzeczy, ale zanim do tego wszystkiego przejdziemy, to koniecznie subskrybujcie mój kanał, zostawiajcie łapki w górę, a ja idę szukać tego gadżetu. Okej, moi drodzy, bardzo szybko poszło, udało mi się znaleźć gadżet, który chcę kupić, a jest to golarka do ubrań. Tak ona wygląda i jak ostatnio byłam u moich rodziców, to taką golarką zrobiłam sobie sweter i powiem Wam, że był on nie do poznania, wyglądał jak nowy i stwierdziłam, że muszę kupić taki gadżet. Udało mi się znaleźć go na MediaMarkcie i kosztuje on tylko 59,99, więc teraz sprawdzamy, czy jest dostępny w Trójmieście, bo ja bym chciała dzisiaj wydepilować, wykulkować, wybobić wszystkie moje swetry. Mamy, jest dostępne w forum, jest też dostępne w Galerii Bałtyckiej, więc pojedziemy chyba do Galerii Bałtyckiej. Okej, dojechałam do galerii, a właściwie to dojechaliśmy, bo Karol jak usłyszał, że jadę przetestować Maczka, to stwierdził, że jedzie ze mną. No a jak? No przecież to było pewne. Ty myślałeś, że beze mnie pojedziesz testować no nowości? Tak. No więc najpierw idziemy do MediaMarktu, do Sephory, do Five O'Clocka, a dopiero później pojedziemy do Maczka. Żałuję, widzowie. Dobra, udało nam się znaleźć nasz piękny gadżecik i teraz Karol, który kolor bierzemy? Niebieski czy czarny? Nie no, czarny wiadomo. Ej, w ogóle na necie było 59 zł. Serio? No. To weź zamów przez neta, z odbiorem w sklepie i wtedy będziemy jej dychę taniej. Myślisz, że dla dychy się opłaca? Nie, no bo to pewnie... dyszka darmowa, nie? No zawsze dyszka, ale nie, bo będziemy pewnie musieli dłużej czekać, no więc to prawda, już więc trudno, więc ale... Skoro już jesteśmy na talie, to stracimy jeszcze więcej pieniędzy niż zamawiając przez neta, bo muszę wziąć widzowie nowe końcówki do szczoteczki, bo moje wyglądają już tragicznie. Ale w ogóle jaki to jest skany, spacz Natalia, takie duże opakowanie, a w środku tylko dwie, te, które wystają u góry. Masakra. I one są dotąd, czyli w sumie pół opakowania jest bez sensu. No, chyba że robią też takie potwórne, nie, paczki i po prostu zamiast robić dwa rodzaje opakowań, to robią jedno, ale dobra, nieważne, bierzemy i... Tyle. Nie no, widzowie, ja wiedziałam, że branie Karola na zakupy to jest zły pomysł, szczególnie do MediaMarktu znalazł kolejną rzecz. Biorę to dla ciebie. To ty przed chwilą miałeś problem z kartą, musiałaś usuwać z niej jakieś stare nagrania. Ale już sobie zrobiłam miejsce, ja nie potrzebuję nowej. Okej, ale mi się przyda, bo... No bo się przyda, po prostu. Biorę... Ile to przyjemność? Nie wiem, ale to jest inwestycja, Natalia, to jest inwestycja okay. W rozwój kanału, więc bierzemy i serio idziemy do kasy. Zeszliśmy jeszcze na chwilę do Home & You i Karol nie chce tutaj wejść, bo mówi nie, nie wchodźmy, bo tutaj cały czas jest to samo, a jesteśmy w szoku, ile jest nowych kolekcji. No, muszę przyznać, że widzowie, Home & You w końcu zmieniło styl. Tak, pojawiło się tyle nowości, są tak piękne talerze, są po prostu prześliczne. Aż chciałabym je kupić, ale trochę mi szkoda, bo mamy bardzo podobne. No właśnie, sobie mamy podobne, ale jak będziemy wykańczali mieszkanie na wynajem, to może wtedy, co? Wtedy możemy o tym pomyśleć, ale są też takie ładne świeczki, w końcu jest coś nowego. Nie, no... I szczerze mówiąc, mam ochotę zmienić coś na sypialni, Karol. Okej. Okay. Nie no, w końcu widzowie, Home & You, jak widzicie, poszło w taki nowszy styl, trochę bardziej boho, tak? To boho jest, tak, nie? No? I może wymienimy rzeczy na naszej szafce RTV w sypialni. Czy nie masz modu dzisiaj? Nie wiem, no ale na jaki kolor? Tam mamy niebieskie zasłony, więc... Można też beżowe. Zobacz, jaki tutaj na przykład jest ładny wazonik, który też będzie pasował, bo jest ze złotem. Są też ładne ramki, które są beżowe takie i ten obraz mi się mega podoba. I co myślisz o tym, żeby powiesić go w salonie? O kurde, mocny statement, Nati. W kuchni, na tej białej ścianie, wiem, gdzie nic nie mamy. A myślisz, że będzie pasował? No jest trochę mocno złoty, nie? Ale chodzisz na drugą złoty. Stronę. Tutaj jest jeszcze czarno-złoty i ten mi się mega podoba. Nie, to mi niezbyt. Nie? Tamten mi się bardziej podoba. No, wizualnie jakby lepiej wygląda. Fakt, że te czarne wstawki by mega u nas pasowały. No. Kurde, ale ten ma coś w sobie, Natalia. No ten jest ładny. Można to zwracać, czy nie? Można. Ale w ogóle teraz jest tyle ładnych rzeczy, że ja bym wszystko kupiła i wymieniła. No, jakie ładne. Śliczne. I zobacz, na to obok też jest przepiękne. Wymieniła wszystkie nasze ozdoby w domu. Widzowie, odpalił się we mnie instynkt inżynierski i tak pomyślałem, że w sumie jak go powiesimy Natalia, to tutaj będzie bardzo odstawał od ściany, bo zobacz jaka ta rama jest gruba. No jest bardzo gruba, to prawda. Ale z drugiej strony, kurde, no jest ładna ta rama, więc to, że tak wystaje, to nie przeszkadza, bo jest fajnie zrobiona. Możemy zapytać, czy można zwracać i najwyżej zwrócimy po prostu. Próbujemy? Próbujemy. Kurde, ładnie jest, widzowie. Nie wiem, czy w ogóle wiecie, o której ścianie mówimy, pewnie nie do końca, ale... Zobaczycie to. Tak, zobaczycie to w tym filmie. Jak na razie wyszliśmy bez żadnego obrazu, bo okazało się, że jest minus 90% na drugą rzecz i chcieliśmy
możemy znaleźć jeszcze jeden obraz, żeby może powiesić w innym pokoju. Albo coś innego, w podobnej cenie, bo wtedy ta druga rzecz jest praktycznie za darmo, nie? Tak, ale nic nie udało nam się znaleźć, więc wpadliśmy na pomysł, że pojedziemy do największego w Trójmieście Home & You i może tam będzie większy wybór. No ale znajdziecie, nie będzie tego obrazu tam, no ale zobaczymy. No dobra, wszystko co mieliśmy kupić, to kupiliśmy, więc czas na mały haul zakupowy w samochodzie, więc uwaga, w Sephorze kupiłam Beauty Blender, bo mój już był w tragicznym stanie, więc czas go wymienić na nowy. I poza tym poszłam do 5 O'Clocka, bo skończyła mi się herbatka zimowa, którą mieliśmy i okazało się, że w sprzedaży są jeszcze świąteczne herbaty, które w ogóle były w promocji, więc wzięłam sobie świąteczną i do tego wzięłam jeszcze świąteczną konfiturę. Dziwnie trochę to kupować w połowie lutego, ale była bardzo dobra, więc stwierdziłam, że bierzemy to. Poza tym mieliśmy jeszcze zrobić test maka, ale było tyle ludzi, dawno nie widziałam tyle osób. Ja nie wiem. Ale to chyba przez to, że pada i nie było totalnie miejsca, żeby usiąść i przetestować, żeby nagrać ten test, więc póki co mamy na przetrzymanie drożdżówki z kruszonką. I czy to są te, Karol, które zawsze kupowaliśmy? Tak, to są te najlepsze. To są nasze ulubione drożdżówki z kruszonką i lukrem, którego chyba nie jest za wiele. No nie jest za wiele, ale te drożdżówki są tyle fajne, że zawsze mają full kruszonki, nie? Tak, więc są przepyszne w ogóle. Przez to są pycha. Więc teraz szybko jemy je w samochodzie i jedziemy do tego Home & You, żeby uniknąć korków. Co tak. Dopiero później pojedziemy do Maczka. No zróbmy tak, bo jak zaraz się wbijemy w korki, to nie dojedziemy do tego Home & You, więc najpierw Home & You, a dopiero potem test nowości w Maczku. Okej, udało nam się dojechać do drugiego Home & You i tutaj spodobał nam się drugi obraz. Wpadliśmy na pomysł, że weźmiemy i ten obraz i po prostu jeden z nich zostawimy u nas, a drugi weźmiemy na mieszkanie, które przeznaczamy na wynajem. No właśnie, bo druga rzecz i tak jest minus 90%, czyli... Za 40 zł będzie drugi, więc no właśnie. Aż żal czegoś nie wziąć, nie? One mają w miarę podobną cenę, więc bierzemy dwa obrazy i na chacie zobaczymy, który będzie ładniejszy, bo teraz wydaje mi się, że ten prezentuje się ładniej, ale jest mniejszy i wydaje mi się, że ten większy, mimo tego, że tutaj może wygląda trochę brzydziej, będzie bardziej u nas pasował, bo no właśnie, jest większy i ma białą ramę. Tak, ma białą ramę i ma też czarne wstawki. Ej, właśnie, w sumie ta biała rama może aż tak bardzo się nie rzucać w oczy, więc weźmiemy dwa i przymierzymy w domu. My oczywiście, widzowie, jak zawsze nauczeni na błędach, po takie rzeczy przyjechaliśmy Mercedesem, ale nie spodziewaliśmy się, że będziemy to kupowali. No właśnie, to był niespodziewany zakup, dlatego znowu nie wzięliśmy BMW i nie, wydaje mi się, że wejdzie, tylko trzeba położyć zdania fotele, jakbyś mogła, co? Okej, a Karol się jeszcze pytał, którym autem jedziemy, a ja mówię, weźmy Mercedesa, bo ja już dawno nim nie jechałam. Zawsze widzowie nie trafiła, dobra, połóż fotele, wydaje mi się, że wejdzie. Nie wiem jak. Po prostu połóż je. Okej. Odbezpieczone. Dobra, uwaga, chwila prawdy, wejdzie czy nie? Nie, no musi. Nie no, na miękko. Elegancko, to jest samochód do takich rzeczy stworzony. No obejrzyjcie poprzedni film, to zobaczycie. To ten już w ogóle na luzie wejdzie. To na luzie, kurde, też jest ładny. Też jest ładny, no. Oba są bardzo ładne. Jeszcze się okaże, że stawimy dwa u nas w mieszkaniu, że znajdziemy gdzieś miejsce, ale... Może tak być, to jest niewykluczone. A, jest jeszcze jeden problem, Natalia. Wieszanie tego. Problem z wieszaniem, widzowie, jest taki, że jakby ten obraz będzie wisiał na ścianie, jakby za którą teoretycznie jest komin. Ja nie wiem, czy na tej ścianie można wiercić, bo... I tam jeszcze idą kable. Ta właśnie, tam jeszcze idą kable do praktycznie całej kuchni, nie? Do całego oświetlenia chyba. Tessa, kurde. Karol, Tessa. Natalia, ja wiem, że Tessa, tylko... Co najmniej dwie. Starzy widzowie pamiętają pewnie, jak wieszaliśmy nasze pierwsze obrazy w mieszkaniu i no pamiętają, że nie skończyło się to najlepiej. Tessa ogólnie jest super, ale dopiero za chyba trzecim razem nam załapała, nie? Także wiszą tak. Do dzisiaj te obrazy. Dwa razy niestety spadły i no obawiam się, że tutaj może się to skończyć tak samo. Nie, no Karol, nawet tak nie mów. Powiesimy dwa haczyki, zostawimy je na noc, żeby tak przytwierdziły się mocno do ściany i będzie okej. No dobra, widzowie, jak coś, to na Natix odpowiedzialność, sami słyszeliście. Nie, no możesz przewiercić jak chcesz. No dobra, jesteśmy w obie, jesteśmy na dziale z Tessą i niestety chyba nie mają nic nowego, więc Natalia, musimy wieszać na tym, na czym parę lat temu. 4 razy 1 kilogram albo 2 razy 2 kilogramy. Nie, to weźmy 2 razy 2. Te będą bardziej wytrzymałe, nie? Tak. To może weźmy dwie paczki. Weźmy dwie paczki. Wydaje mi się, że jedna by wystarczyła. Weźmy dwie. Dobra, weźmy, najwyżej kiedy indziej użyjemy, ale pytanie, czy chcemy regulowane? Tak, bo jak będzie krzywo, to zawsze można sobie doregulować, nie? Znaczy nie, żebym nie wierzyła w twoje umiejętności, no, ale właśnie. W razie czego zawsze lepiej mieć. Tix, ty nie wiesz, jak ja mam sprzęt. To nie ma opcji, że to będzie krzywe, ale zaraz widzowie sami zobaczycie, że jak zamontujemy, to będzie po prostu idealnie. No dobra, w końcu udało nam się dojechać do Maczka i idziemy przetestować te nowości, a w sumie to zrobimy to w samochodzie. Jeśli chodzi o to, co przetestujemy, to jest jedna nowa kanapka, która się nazywa Spicy McCrispy i ona podobno jest mega ostra, bo jest sosem habanero. Ale ma ogórka. A, faktycznie, ale jak chcesz, to możemy wziąć bez ogórka. Okej, okay, no to weźmy bez. A druga ciekawsza nowość, która wywołała małą sensację w internecie, to nowe frytki. Są to frytki, które są razem z przyprawą i je się wsypuje do oddzielnej torebeczki, tam się to miesza i dopiero się te frytki je i mówiłam wam, że powiem wam pewną ciekawostkę. My te frytki jedliśmy 2 lata temu, tak Karol? No, jakoś tak. W Barcelonie, więc polski mak jest opóźniony o jakieś 2 lata. Z tego co widziałem, to w necie w ogóle ludzie byli zawiedzeni tymi frytkami. Ja pamiętam, że my je dobrze oceniliśmy.
oceniliśmy. Daliśmy chyba 9 i 8,5 na 10. Serio? Sprawdzałeś to chyba? No, sprawdzałem. Nie chciałam się wierzyć, żebyś tak ma, ale ja pamiętam, że chyba daliśmy... Dobra, sprawdziłem to 3 minuty temu, ale no, na pewno bym widzowie nie pamiętał, nie? Jak oceniliśmy. No, ale właśnie... Było to coś innego, nie? Tak, było to coś innego, tylko pytanie, czy te frytki w Polsce smakują tak samo, czy to jest ta sama przyprawa? Bo skoro ludzie tak ci są, to wydaje mi się, że może być trochę inna, ale jedziemy do drive'a i zaraz to zobaczymy. Okej, odebraliśmy już nasze zamówienie i Karol, od czego zaczynamy? Frytki czy burger? Dajmy frytki, w ogóle hit, widzowie. Przed chwilą prawie się kłóciłem z pracownikiem, w sensie patrzę do środka, mówię, ty Natalia, daj nam zwykłe frytki, a nie te, które zamawialiśmy. Karol otwiera okienko i krzyczy, halo, proszę panie. Tak, mówię, przepraszam, przepraszam, bo chciałem, wiecie, powiedzieć, że się pomylili, ale... Ja mówię, Karol, przecież to jest torebka i to są zwykłe frytki. No właśnie, bo do tej torebki trzeba wsypać zwykłe frytki. Tak, to generalnie wygląda tak, że mamy taką torebeczkę, mamy klasyczne frytki i je wsypujemy tutaj do środka. Teraz bierzemy przyprawę, która znajduje się tutaj. Posypka o smaku śmietana z pieprzem. W ogóle jakoś dziwnie napisane, ale wydaje mi się, że w Hiszpanii było chyba dokładnie to samo. Masz było. No właśnie, no to raczej to samo. O, pachnie bardzo pieprznie. Tak? No, chyba jest inna, wiesz? Dobra, no zaraz zobaczymy. Tylko teraz błagam cię, dobrze, weź tam, zatamuj to u góry. Trzymam. Teraz musimy to dobrze wymieszać. Myślisz, że już? Chyba tak, ale to jest fajne w sumie, nie? Że trzeba się tym tak, wiecie, trochę pobawić. Zawalczyć o te frytki. Tak. Ej, to pachnie jak carbonara. Bez kitu to jest carbonara. Dobra, próbuj. Zobaczymy, jak smaku. Bez kitu są gorsze. Tak? Są takie kwasne, a jednocześnie bardzo pieprzne. Dopóki tego nie rozgryzę, to czuję się, jakbym miała w buzi carbonarę, a po rozgryzieniu, no robi się takie dziwne. Szczerze? Takie sobie. Bez kitu carbonara. No, od razu mi się skojarzyło. A to dlatego, że my do carbonary dodajemy bardzo dużo pieprzu. Nie pamiętam już dokładnie tego smaku, który był w Barcelonie, ale... Mi się wydaje, że tam była inna posypka. Że była taka bardziej jak z chipsów fromage, a to jest bardziej pieprzne. Ale tutaj trochę czuć te chipsy fromage. Jak tak sobie zbliżysz całą posypkę... Ja nie czuję. Czuć. Mam wrażenie, jak miał tlejsy, nie? Fromage. Nie, wydaje mi się, że to jest to samo, co było w Hiszpanii, ale... Jakieś gorsze. Jakieś gorsze się wydaje. Ale teraz czas na coś bardziej ostrego. Mamy tutaj tego nowego burgera, co prawda bez ogórka, ale Karol, możesz pokazać, co jest w środku. Za dużo tutaj nie będzie, bo no właśnie wyjęliśmy te pikle i poza nimi, jak widzicie, jest ten sos habanero, mamy kurczaka i mamy ser. Okej, dużo rzeczy nie ma. Dużo rzeczy nie ma, ale ten sos jest nowy, tak? Jego nie było nigdzie wcześniej. Chyba tak i mi się wydaje, że on będzie bardzo ostry, a poza tym ty, Karol, z habanero masz złe wspomnienia, nie? No generalnie po ostatnim incydencie u Jafortów trochę źle mi się kojarzy, ale no nie wiem, to nie ma podjazdu. Nie jest ostry, bo ludzie pisali, że jest bardzo ostry podobno. Nie no, jest delikatnie ostrawy, ale czy bardzo ostry? Nie, na pewno nie jest łagodny, no bo czuć tą ostrość, ale to nie jest taka ostrość, że nie da się tego jeść. Wydaje mi się, że spicy nuggets były bardziej ostre. Okej, jaka ocenka? Takie 8 na 10 bym dał. Ej, masz wrażenie, że teraz tak bardzo mało nowości pojawia się w Macu, że kiedyś bardzo często robiliśmy te testy i było bardzo dużo rzeczy. Pamiętasz, jak wszedł burger ukraiński? To tam było mnóstwo tych rzeczy, a teraz rzadko pojawiają się nowości, bo cały czas wracają te same oferty. No to prawda, no te frytki, nie? Są teraz nowe, to też jest nowe. Nie, no i szczerze, ten burger jest ciekawszy niż te frytki, chociaż no my jedliśmy w Hiszpanii, nie? Więc zaraz to nie było aż takie wow. No dajcie widzowie znać w komentarzach, co wy myślicie o tych nowych frytkach i o tym burgerze, bo no jednak jest trochę pikantny teraz. Dobra, ja się trochę boję to testować, bo jednak Karol poza nagraniem mówił, że jest troszeczkę. Nie no, jest pikantny, ale do przeżycia, no nie tak jak ta papryczka u Jaworów. Ale ta panierka jest chrupiąca. No, panierka jest fajna, kurczaczek fajny, sosik ciekawy, kurde, taki inny zupełnie. I dobry jest ten kurczaczek, ja zawsze byłam tak negatywnie do niego nastawiona, jakby sama z siebie nigdy tego nie zamawiam, a jest taki bardzo chrupiący. No ten crispy jest fajny, nie? On trochę przypomina kurczaka z KFC, ale wydaje mi się, że jest lepszy. Jestem w szoku, bo mi to smakuje, ale po chwili robi się ostry. No, no jest delikatnie ostrawy. Delikatnie? Nie no, jest ostry, ale smakuje, jest bardzo dobry, smakuje mi. Dałabym też takie 8 na 10, pomimo, że nie przepadam za ostrymi rzeczami. Ale a propos testowania nowych rzeczy, to mieliśmy, widzowie, nadzieję, że w tym filmie przetestujemy dla was rzecz, której w Polsce nie ma. Mieliśmy dostać ją specjalnie z USA. Tak, generalnie pewnie słyszeliście, jeśli nie wiem, śledzicie Twittera albo zagranicznego YouTube'a, że MrBeast wypuścił nowe wersje swoich czekolad. Stare czekolady MrBeasta wyglądały tak, one już są od dawna na rynku, mieliśmy je nawet w naszym sklepie z zagranicznymi słodyczami, więc no jeśli śledzicie Sweet Planet, to pewnie o tym wiedzieliście. W sumie, Karol, to zaraz znowu je będziemy mieli, bo je zamówiliśmy i niedługo z powrotem będą dostępne. Okej, no tak, za chwilę znowu wrócą na chwilę, ale dosłownie wczoraj Mr.
MrBeast opublikował oficjalnie informację, że wypuszcza nowe wersje swoich czekolad, które jak widzicie, o, prezentują się dokładnie tak. Podobno poza opakowaniem mają też zupełnie inną recepturę i pierwszy raz ogłosił to w swoim filmie, który wrzucił 8 dni temu na kanał i no było to w momencie, gdy jaworki były w Stanach. I właśnie dlatego od razu napisaliśmy do Pawła i Joli z prośbą, czy mogą nam te czekolady kupić i po prostu przywieźć do Polski. Tak, chcieliśmy jakby jedną tabliczkę, wiecie, dla testu. Oni napisali, że wezmą nawet więcej, to może, nie wiem, wrzucimy na Sweetplanet czy coś, ale no, wrzucili parę dni temu, nie odzywali się, czy udało się kupić i... Stwierdziliśmy, że napiszemy dzisiaj do nich rano i zobaczymy, czy te czekolady udało im się kupić. Ja już, wiecie, od kilku dni przeżywałem, że zjemy te czekolady jako jedni z pierwszych w Polsce, że porównamy je z tymi starymi i może, wiecie, będziemy mieli fajny kontencik, ale... Tak, od rana chodził tak nakręcony, tak, że mówię, to zrobimy. Nie chcieliśmy też, wiecie, zbyt szybko pisać do Pawła i Oli, bo oni tam musieli się odgrzewać po powrocie, ale mówię, dzisiaj Natalia piszemy, bo ja już dłużej nie wytrzymam. No i niestety dostaliśmy od nich wiadomość, że jak widzicie, niestety nie udało się kupić tych czekolad, że byli w kilku sklepach i no po prostu ich nie było. Gdybyście widzowie rano zobaczyli minę Karola po tym, jak oni odpisali, że no niestety nie udało się kupić tych czekolad, on był taki smutny i rozczarowany. Bez kitu. Od rana chodzi i się nakręcą, że ale sobie dzisiaj przetestujemy te czekolady. Znaczy, nie mówiłem, że dzisiaj, ale że wiesz, że w końcu je przetestujemy, nie? No, chcieliśmy dzisiaj, bo chcieliśmy tak napisać, czy kupili, czy mają czas, czy możemy podjechać i... No tak, jakby kupili, to dzisiaj byśmy to zrobili, ale no niestety widzowie, słodkiej pamiątki ze Stanów od jaworków nie będzie. Oczywiście to nie jest ich wina, nie? Wiadomo, no. Próbowali, byli w kilku sklepach, nie było tych czekolad, bo no to jest nowość. I tam jeszcze w Stanach jest ogromny szał na to, więc nie dziwię się. No ale wiecie, trochę smutno, bo no myślałem, że po prostu damy radę to spróbować i przy okazji wam pokazać. Okej, w końcu wróciliśmy do domu i to jest ta ściana, na którą kupiliśmy nasz obraz i zaraz zobaczymy, który będzie ładniejszy. To jest propozycja numer jeden, tylko trochę nam się odbijają lampy. Chciałabym wam to pokazać tak, żeby ich nie było. No dobra, zerwaliśmy folię i teraz zdecydowanie lepiej to widać i Karol, ten pasuje idealnie, chociaż nie wiem, czy nie powinien być do góry nogami. Ty, ale zobacz, jak tutaj fituje z kontaktem, nie ten czarny? No, w ogóle fituje nam kolorystycznie na maksa. Teraz będzie jeszcze lepiej, bo możemy zrobić tak, że to się schodzi do tych włączników, czy nie? Na to aż tak chyba bym uwagi nie zwracała, ale ten mi się mega podoba. Ta biała rama nie będzie się aż tak rzucała, jak się z boku będzie szło i no wygląda to super. Dobra, to czekaj, jeszcze ten drugi. No i tak wygląda obraz numer dwa i z tego, Karol, nie zdejmujmy folii, bo ten mi się mniej podoba u nas. Tak? Tak. Okej, czyli... Tamty zdecydowanie lepiej wygląda, bo ten czarny fajnie kontrastuje. No dobra, to ten zostawiamy na mieszkanie pod wynajem, nie? Tak, powiesimy w sypialni albo na przedpokoju, no gdziekolwiek. On jest tak ładny, że będzie tam pasował na pewno. Słuchajcie, zważyliśmy nasz obraz i jak widzicie waży 3,5 kg, więc teoretycznie dwa haczyki z udźwigiem 2 kg no powinny wytrzymać. Akurat jak widzicie mamy tutaj, o, jeden haczyk, po drugiej stronie drugi, więc teraz tylko musimy przykleić tesę na ścianie. To będzie nam wystawało z boku. Nie będzie. Będzie, zobacz. Kurde, faktycznie, czekaj. O, mniej więcej widzowie, wystaje tyle, więc musimy przekminić, jak to ogarnąć. Słuchajcie, odkręciliśmy te haczyki, które były na ramie i chcemy umieścić je na tych oto dwóch drewnianych podpórkach. Ja wiem, że pewnie nie powinniśmy tego robić i że możemy delikatnie zaburzyć konstrukcję, ale mam nadzieję, że to wytrzyma. W obi mówiłem wam o moim profesjonalnym sprzęcie i proszę bardzo, widzowie, laserowa poziomica. Mam już tutaj wyznaczoną idealnie równiutko linię, która wyznacza miejsce, gdzie powinniśmy, słuchajcie, jakby no wkręcić znowu te śruby. Ustawiłem to tak, żeby te śruby były mniej więcej na środku tego drewienka, żeby wiecie, no to wszystko po prostu wytrzymało. Czuję, że to się nie uda, ale no trzymajcie kciuki, żeby nam to wyszło. No dobra, haczyki zamontowane i tak jak się obawiałem, zrobiła się tutaj mała szczelina, która no niestety z upływem czasu może się pogłębiać i rozszerzać, aż w końcu pęknąć. No tak, kupiliśmy właśnie jeszcze takie taśmy, które też możemy przykleić i one też będą to podtrzymywały. I tak widzowie, ja wiem, że najłatwiej byłoby po prostu wywiercić tutaj dziurę, ale no tam jest komin, nie? I nie wiem, czy możemy do końca to robić. Ale kurde, no powiem wam, że nie wygląda to źle i czekajcie, zrobimy test. Symulacja wiszenia obrazu. No wiecie, elegancko, nie? Nic się nie stanie. Doczepimy te taśmy, one są do 5 kg, więc na luzie powinno się utrzymać. Zobaczymy nasze miny w kolejnym odcinku. To się źle zastarzeje, widzowie. W międzyczasie Karol walczył z tym obrazem, to ja ugotowałam obiadek i zrobiłam ryż po toskańsku i Karol był do niego negatywnie nastawiony, ale smakuje czy nie? Jest okej. Okej. Szału nie ma. No szału nie ma, ale może być. Okej, po dłuższej chwili, moi drodzy, nasz obraz wisi. Mam nadzieję, że będzie wisiał jeszcze długo, ale mega mi się podoba ten efekt i nie wiem, czy widzicie to, ale tutaj idzie czarne i... Schodzi się do włączników. Nie no, pięknie to wygląda. To było, widzowie, totalnie przypadkowe, że tak to wyszło, ale... Mega ładnie. Nie no, idealnie tutaj fituje.
musieliśmy, wiecie, zachować oczywiście równy odstęp, żeby mniej więcej po tej stronie i po tej było tyle samo. Udało się to. Tutaj też, jak widzicie, musiało być równo i jest wszystko równiutko, plus, żeby nie było, jak widzicie, obraz wisi równiuteńko. Mamy tutaj idealny poziom. I teraz już tylko musimy się modlić, żeby ten obraz nie spadł. Możecie obstawiać w komentarzach, jak myślicie, czy przetrwa do kolejnego filmu, bo jeśli przetrwa do kolejnego odcinka, to wydaje mi się, że już będzie po prostu wisiał. Będzie wisiał. Nie, ja nie jestem przekonany. Pamiętam, że... O, właśnie, tamten obraz, który jest tam w przedpokoju, spadł nam chyba w nocy, nie? Mieliśmy pobudkę, więc no, mam nadzieję, że dzisiaj w nocy pobudki nie będzie i że ten obraz po prostu będzie już wisiał. Ale w dzisiejszym odcinku musimy przetestować jeszcze mój nowy gadżet, więc uwaga, przygotowałam już sweterek. Jak możecie zauważyć, ma on dużo tutaj właśnie takich bobków, no bo jak to inaczej nazwać? No takiego zmechacenia, nie? Chyba. No. Więc uwaga, testujemy. Tylko mi się wydaje, Natalia, że to nie jest do końca do takich bobków. Coś chciałeś powiedzieć, Karol? Ej, dobra, chyba działa, co? Widzicie? Nie ma nic, to po prostu wygląda jak nowe. Sprawdźmy jeszcze ten rękaw. No właśnie, pokaż tutaj, bo tu będzie... będzie ciężko. I tu będzie dobrze widać. O, tu już ciężej. Tak trzeba może pomóc mu czasami, o. Nie no, z takimi dużymi zaciągnięciami już sobie nie radzi. Nie no, ale zobacz, zrobił, jak mu pomogłam. Tutaj. Na samym dole, na samym dole. A, dobra, coś tam idzie. Myślałam, że moi rodzice mieli już taką zajechaną tą maszynkę, ale one chyba po prostu takie są. Ale... no spójrzcie, ile tego się nazbierało, więc naprawdę to wciąga. Coś tam jest, no. Ile to kosztowało? 69 zł. Nie no, warte jest, no zobacz. Dobra, okej. Okay. Zaraz sobie zrobię cały i zobaczysz, będziesz w szoku, jak zobaczysz ten efekt. Okej, okay. Tylko jakieś dziwne swetry masz, bo z moimi nic się nie dzieje, ja nawet nie muszę tak robić. Moimi też się nigdy nic nie działo, nie wiem czemu, a to z Bassimo, więc zawsze to były takie swetry z wyższej półki, no z którymi nic się nie działo, a tutaj widzicie. Ale ja w takim razie idę dalej robić moje swetry, przygotowałam sobie jeszcze kilka innych, więc na tym będziemy kończyć ten odcinek. Jeden inny, ale jeszcze ten, co mam na sobie będę. A, okej. Okay. Więc na tym będziemy kończyli ten odcinek. Koniecznie subskrybujcie mój kanał, zostawiajcie łapki w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Nara.